Chrystus zmartwychwstany jest, nam na przykład dan jest, iż mamy z martwych powstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja! Iż mamy z martwych powstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja! Leżał 3 dni w grobie, na wasze sobie, bo kręcę nogi obie, na zbawienie Tobie. Alleluja! Bo kręcę nogi obie, na zbawienie Tobie. Alleluja! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Pierwsza sobota kwietnia przypada w oktawie zmartwychwstania Pana Jezusa. W oktawie, kiedy radujemy się, świętujemy największe wydarzenie, największy cud, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Starożytna wschodnia tradycja mówi, że w poranek zmartwychwstania Jezus ukazał się najpierw swojej matce. Wydarzenie to nie zostało opisane w Biblii, a przekonanie to wynika z pewności wiary, jaką miała Maryja. Przecież przy zwiastowaniu usłyszała, że jej Syn zbawi świat, a Jego panowanie nie będzie miało końca, to znaczy będzie żył bez końca. Dzisiaj, pierwsza sobota miesiąca, podziwiamy wiarę Matki Bożej i składamy naszą wątłą wiarę w jej matczyne dłonie. Niech prowadzi nas do swojego Syna zmartwychwstałego. Gorąco wszystkich witam obecnych w Bazylice Niepokalanowskiej, przede wszystkim kaznodzieje, dominikanina ojca Michała Szałkowskiego. Witam wszystkie wspólnoty, grupy przybyłe z Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie, na czele z opiekunem, księdzem Rafałem Sarzyńskim. Ksiądz modli się w intencji zawierzenia Najświętszej Mary Panny. Witam pielgrzymów z Stoczka Łukowskiego, parafii Prokofie i sąsiedniej parafii. Modlimy się o błogosławieństwo Boże, miłość, pokój dla tej wspólnoty pielgrzymów z parafii Najświętszej Mary Panny w Blizanowie i okolic diecezji kaliskiej. Modlimy się w intencji właśnie błogosławieństwa dla nich, dla ich rodzin, pielgrzymów z parafii Buczek, młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania i wszystkich parafian przybyłych. Witam pielgrzymów z Pruszkowa, wszystkich przybyłych indywidualnie, tych, którzy się łączą z nami przez Radio Niepokalanów, Telewizję Niepokalanów i Telewizję EWTN. Intencje obecne mszy świętej. Pierwsza, wynagrodzenia Niepokalanego Serca Maryi za zniewagi, bluźnierstwa przeciwko Matce Bożej, profanację świętych symboli religijnych, przestrzeni życia publicznego naszej Ojczyźnie w intencji wynagrodzenia za grzechy aborcji w Polsce, na świecie. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Doroty Lasek, Czesława Pietrzaka, Agnieszkę Steciuk, Marka Cubera, Jacka Gromka, Ryszarda Rzeźniaka, Roberta Nowakowskiego, Wojciecha Kalibabskiego, Marka Sasina, Katarzynę Calik. Kolejny kapłan na wypełnienie woli Bożej w Ojczyźnie za stawiennictwem Matki Bożej, świętych ojca Andrzeja Boboli, ojca Maksymiana Kolbego. O łaskę zdrowienia i opiekę Matki Bożej dla Kubusia. O Boże miłosierdzie dla dusz czyśćcowych. Kolejny kapłan za zmarłego Jacka Balcerzaka. O zbawienie wiecznych. Objawienie wieczne. Modlimy się także o opiekę nad dziećmi i wnukami. Ksiądz Tomasz z parafii Świętej Trójcy w Wyszogrodzie modli się o łaskę dobrej, spokojnej śmierci dla Jadwigi. Ksiądz Michał z parafii Świętego Mikołaja w Końskich modli się w intencji dzieci, młodzieży i rodzin.
dołączamy nasze osobiste intencje. A na początku Najświętszej Eucharystii uznajmy nasze słabości i grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty w swojej dobroci pomnażasz szeregi wierzącego w Ciebie ludu. Wejrzyj na Twoich wybranych, których odrodziłeś przez sakrament Chrztu Świętego i udziel im wiecznego szczęścia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Przełożeni i starsi i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Kazali więc im wyjść z sali Sanhedrynu i naradzili się między sobą. Co mamy zrobić z tymi ludźmi? Bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jeruzalem. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie szerzyło się wśród ludu, surowo zabronili im przemawiać do kogokolwiek w to imię. Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało. Oto Słowo Boże. Amen.
Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim zbawcą. Dziękuję. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana. Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć nie wydał. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, wejdę przez nie i podziękuję Panu. Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał i stałeś się moim zbawcą. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił 7 złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym 11, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, przeżywamy szczególny czas, czas świąt zmartwychwstania, przeżywamy oktawę świąt wielkanocnych. W tych świętach dotykamy rzeczywistości śmierci. Dzisiaj tematem naszego kazania, konferencji, która czy też różaniec zakonających, który jest w Kościele od wieków, jest przez niego zatwierdzony. Ale zobaczmy, że kiedy popatrzymy na ten ostatni dni, a szczególnie Wielkiego Piątku,
zobaczymy, że przy Chrystusie, który umiera na krzyżu dla naszego zbawienia, jest Jego Matka. Chrystus nie jest sam. Jest tam dlatego, że jest Jego Matką, że łączy ją szczególna więź z jej Synem, ale również jest tą, która jest wierna obietnicy, którą mówił wielokrotnie Chrystus, że śmierć nie jest końcem Jego misji, że śmierć nie jest kresem Jego życia, że musi się to wszystko dokonać, aby się wypełniły Pisma. Moi drodzy, kiedy mówimy modlitwę Zdrowaś Mario w tak zwanej drugiej części niebiblijnej, gdzie mamy słowa Archanioła Gabriela i słowa świętej Elżbiety, które wypowiedziała, kiedy Maryja przyszła do niej, mówimy słowa módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I myślę, że tak jak Chrystus chciał, aby Maryja była przy Jego śmierci, tak też my chcemy, aby Maryja była z nami przy naszej śmierci, tym bardziej, że jak wiemy z Ewangelii, jest naszą Matką. Jezus, kiedy umierał, tuż przed śmiercią powierzył Maryi nas, mówiąc do Jana, oto Matka Twoja, a następnie do Maryi, oto Syn Twój, powierzając wszystkich uczniów Chrystusa. Tak nas uczy Kościół. Ale moi drodzy, warto też może dowiedzieć się, kiedy i w jakim czasie te słowa i w godzinę śmierci naszej Amen wzięły się w modlitwie Zdrowaś Marią, której tak często odmawiamy właśnie, czy przy konających, czy przy umierających, czy kiedy modlimy się za naszych bliskich zmarłych. Otóż, moi drodzy, ten fragment, te słowa i w godzinę śmierci naszej Amen zostały dołączone do modlitwy Zdrowaś Mario w XIV wieku. Wtedy, kiedy w Europie panowała dżuma, która praktycznie wyniszczyła Europę, ówczesni chrześcijanie, mając przed sobą świadomość śmierci i tego, że Europa może zostać unicestwiona, w sposób szczególny wołali do Maryi, aby była z nimi w chwili ich śmierci, aby ta, która przez śmierć przeszła, ta, która już jest w niebie, ta, która oczekuje na nas, ta, która jest znakiem nadziei dla nas, była razem z nimi. I wtedy chrześcijanie właśnie w Europie wołali do Maryi, aby tak jak była przy śmierci razem ze swoim Synem, również była przy śmierci z dziećmi, które masowo ginęły, umierały, gdzie nie można było w żaden sposób zapobiec i Europa praktycznie wymarła. Wtedy, moi drodzy, właśnie te słowa w godzinę śmierci naszej Amen zostały dołączone do modlitwy Zdrowaś Mario. Zobaczmy więc, że od sześciu wieków te słowa są. Wynikły one z potrzeby serca, wynikły z wiary i ufności w to, że śmierć w obecności Maryi jest łaską, jest szczególnym znakiem, jest tym momentem, którym nawet, można powiedzieć, nie pogardził Chrystus, umierając przy swojej Matce i będąc, czując jej obecność. Moi drodzy, te słowa właśnie mamy dołączone. Ale też myślę, że warto powiedzieć o tym, że w wielu właśnie miejscach na świecie są wspólnoty właśnie wieczystego różańca, to jest różańca zakonających, które właśnie modlą się przez całą dobę, w każdej godzinie za tych, którzy właśnie w tym momencie umierają, którzy konają, ale też modlą się o nawrócenie grzeszników, aby w momencie śmierci byli tymi, którzy będą w stanie łaski, o co wielokrotnie prosiła Maryja w czasie różnych objawień. Kościół w 1656 roku, moi drodzy, zatwierdził różaniec wieczysty, czy też różaniec zakonających. Jest to już też wielowiekowa tradycja, o której nie będę mówić teraz, ale potem na konferencji dużo więcej powiem. Chciałem też powiedzieć o takim swoim doświadczeniu właśnie zakonu. Otóż, kiedy nasi współbracia odchodzą, czy też konają, jest taki zwyczaj, że cała wspólnota gromadzi się przy nich i wspólnie razem z nimi, świadomymi lub też już nieświadomymi, albo tracącymi świadomość, modlimy się na różańcu. I wiele razy w ciągu mojego prawie 30-letniego pobytu w zakonie, kiedy takie sytuacje były, było to niezwykłe doświadczenie wspólnoty wiary,
ufności, świadomości tych ojców i braci, którzy doskonale wiedzieli, co znaczy, że wspólnota przychodzi modlić się do nich w ich celi, że jest to w zasadzie koniec, ale którzy z wielką nadzieją, ufnością, razem też na tym różańcu modlili się albo tylko się przysłuchiwali. I najczęściej było tak, że w ciągu kilku godzin po tej modlitwie odchodzili z tego świata. I wielka była ich ufność i wiara, i można więc powiedzieć, więc wielu miało uśmiech na twarzy i dziękowało za to, że wspólnota przy ich łóżku odmówiła wspólnie razem z nimi ten różaniec. Moi drodzy, jest to modlitwa, która rzeczywiście pomaga nam zmierzyć się z rzeczywistością śmierci, bo jaką śmierć można sobie wyobrazić lepiej niż w ramionach Matki, w obecności Matki, tej, która nam dała naszego Zbawiciela, który zwyciężył grzech i pokonał śmierć, tej, która patrzyła na Jego śmierć, tej, która Go zdjęła z krzyża i złożyła do grobu. Prośmy zatem, abyśmy właśnie mogli doświadczyć tej łaski, aby przy naszej śmierci byli ci, którzy będą modlili się na różańcu z nami, za nas, i aby Maryja była tą, która nas przeniesie przez bramę śmierci. Amen. Dokonamy teraz aktu zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi, Królowej Polski. Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja, Maryjo Królowo Polski, biorąc za wzór świętego Jana Pawła II, mówię dziś, cały jestem Twój. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam całego siebie. Wszystko, czym jestem, mój umysł, serce, wolę, ciało, duszę, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość, wraz ze śmiercią cielesną, każdy mój krok, czyn, słowo i myśl, Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam także moją rodzinę, i wszystko, co posiadam, Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia. Ty najlepsza Matko, chroń mnie i moich bliskich od złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen. Poświęcenie aktów zawierzenia i dewocjonaliów. Módlmy się. Panie nasz Boże, pobłogosław te akty zawierzenia i dewocjonalia. Niech nas chronią od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała i przypominają przynależność do Jezusa Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, przez Chrystusa, Pana naszego.
Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico, błagamy Ciebie, Święta Dziewico. Wśród czystych duchów w obliczu Pana Tyś przenajświętsza, nieokalana, jak pośród gwiazd, o Maryjo, Matko Boża, prowadź Maryjo. Bóg powołuje nas na świadku zmartwychwstania Chrystusa, zatem módlmy się do Boga o potrzebne dary do pełnienia tej misji. Przestawiennictwo Maryi posyłaj Ducha Świętego swojemu Kościołowi, aby Słowo Boże świeciło ludziom jak światło w ciemności. Ciebie prosimy. Przestawiennictwo Maryi zaopiekuj się narodami Europy, aby zawierzone Matce Bożej jednoczyły się we wspólnych chrześcijańskich wartościach. Ciebie prosimy. Przestawiennictwo Maryi otaczaj troską budzące się życie. Niech każde dziecko urodzi się w rodzinnym środowisku pełnym miłości i otwartości. Ciebie prosimy. Przez stawiennictwo Maryi pociesz wszystkich dotkniętych żałobą i pustką po stracie bliskich, aby w sakramentalnej komunii przeżywali jedność ze swoimi bliskimi. Ciebie prosimy. Przez stawiennictwo Maryi przyjmij wszystkie prośby, intencje przestawiane w tej mszy świętej, w intencji, której się modlimy, w intencji wynagrodzenia za grzechy aborcji, przeciw wynagrodzenia za wszystkie bluźnierstwa, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Doroty Lasek, Czesława Pietrzaka, Agnieszkę Steciuk, Marka Cubera, Jacka Gromka, Ryszarda Rzeźniaka, Roberta Nowakowskiego, Wojciecha Kalibabskiego, Marka Sasina, Katarzynę Calic, o wypełnienie woli Bożej w Ojczyźnie, o uzdrowienie, opiekę Matki Bożej dla Kubusia, o Boże miłosierdzie dla zmarłych w czyśćcu cierpiących, za zmarłego Jacka Balcerzaka. Ciebie prosimy. Przestawiennictwo Maryi prowadź nas na drogach życia, abyśmy wpatrzeni w Najświętszą Dziewicę uczyli się od niej wiary i całkowitego oparcia się na Twoim Słowie. Ciebie prosimy. Boże, Ty uzdalniasz nas do przyjmowania Twoich darów i realizowania Twoich planów. Bądź uwielbiony w zrządzeniach swojej świętej opatrzności. Prowadź nas do siebie przez Chrystusa, Pana naszego. Król niebieski k nam zawitał, jako śliczny kwiat zakwitał. Po śmierci się nam pokazał. Alleluja. Alleluja.
o śmierci się nam pokazał. Alleluja. Piekielne Boże zwojował, nieprzyjaciele podeptał, nad nędznymi się zmiłował. Nad nędznymi się zmiłował. Alleluja. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej ofiary. Niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominają śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o tych, których odrodziłeś z wody i z Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Maksymilianem Marią, świętym Janem Pawłem, świętą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona. Komunia Święta, złóż Bazyliki Nawy Głównej i dwóch bocznych, prosimy zrobić przejście, także prezbiterium. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Ciał krew wszyscy. Naród niewierny, ziemia się trzęsie, strach się grobu miesza. Anioł zstępuje, niewiasty pociesza. Tak mówi, ustąpcie od nas smutki i troskwale. Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale. Ojcu swojemu, cieszy swych uczniów, którzy wierni byli. Utwierdza w wierze, aby nie wątpili. Obcuje z nimi, daje naukę wiele. Obcuje z nimi, daje nauk wiele o swym Kościele. Alleluja.
Otrzyjcie już łzy płaczący, żale serca wyzujcie. Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się. Samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi. Alleluja. Darmo kamień wagi wielkiej Żydzi na grób stoczyli. Na nic strach, pieczęć i skała nad grobem Pana się zdała. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie tybory. Staje z grobu, kruszy mury, nie zna żadnej zapory. Zdjęta trwogą straż upada i prawie sobą nie włada. Alleluja! Niechaj zabrzmi, alleluja! Zdjęta trwogą straż upada i prawie sobą nie włada. Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi, alleluja. Radośnie Panu hymn śpiewajmy, alleluja, i dobroć Jego wysławiajmy, alleluja. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, alleluja. Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki. Radośnie Panu hymn śpiewajmy, alleluja. Wychwalajcie Pana aniołowie pańscy. Wychwalajcie Pana zastępy anielskie. Alleluja. Radośnie Panu tym śpiewajmy. Wychwalajcie Pana, ludzie sprawiedliwi.
wychwalajcie Pana pokorni i święci. Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, wejrzy łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Usiądźmy. Kochani, w programie dzisiejszego spotkania jeszcze po mszy świętej nabożeństwo wynagradzające niepokalanemu sercu Maryi, tutaj wystawienie, różaniec i rozważanie. Od 13 do 14 możliwość skorzystania z ciepłego posiłku w refektarzu klasztornym lub z pełnego obiadu w barze u braci. O 14 w sali świętego Bonaventura ojciec Michał, nasz gość, któremu już dziękujemy za kazanie, rozwinie temat różańca za dusze w czyściu cierpiące. Spotkanie nasze zakończymy jak zwykle o godzinie 15 koronką tutaj w Bazylice. W Kaplicy Maksymiliana. Kaplicy Maksymiliana, przepraszam. Jest też możliwość przystąpienia do Rycerstwa Niepokalanej. To i po nabożeństwie tutaj przy balustradzie zapraszamy. Sobotem przy wyjściu z Bazyliki w namiotach na placu można nabyć akty zawierzenia Devotionalia Sacramentalia w postaci wody, soli i oleju egzorcyzmowanego oraz oleju świętego Szarbela przywiezionego z Libanu. Sobotem 9 marca odbyła się inauguracja wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej kaplicy, modlitewnym centrum modlitwy o pokój. Ustalono, że grupa będzie się spotykać każdego 8 dnia miesiąca na mszy świętej o godzinie 18 w intencji pokoju na świecie. Także zapraszamy, najbliższe 8 to jest poniedziałek, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Po mszy świętej, wtedy będzie po mszy świętej wystawienie i też litania do Maryi Królowej Pokoju. Zachęcamy się do włączania się w to piękne dzieło. Mamy jeszcze 2 godziny nieobsadzone w piątek od 11 do 12 i w sobotę od 14 do 15. Deklaracje zgłoszeniowe są na stoliku przy kaplicy adoracji. Tam także jest skrzynka, gdzie można je złożyć. Przyszłą sobotę odbędzie się 104. nocna pielgrzymka piesza pokutna z Miedniewic do Niepokalanowa oraz czuwanie modlitewne w kaplicy świętego Maksymiliana. Wyjazd autokarem sprzed domu parafialnego o godzinie 20. Zapisy na autokar u pani Ani, telefon do pani Ani w gablocie i w ulotkach z tyłu kościoła. Wspólne zakończenie na mszy świętej o 5:45. Równolegle z pielgrzymką odbywa się sztafeta różańcowa w intencji Polski i Polaków. Grafik godzinowy i możliwość zapisu na stronie sztafeta33h.pl. W sobotę 27 kwietnia odbędzie się 7 spotkanie apostolatu Margaretka, osób i wspólnot modlących się za kapłanów. W programie o godzinie 9 rozpoczęcie, następnie różaniec w intencji kapłanów, o 10 konferencja księdza Piotra Bryka z Elbląga, o 11 Eucharystia z zawierzeniem niepokalanej wspólnot i grup modlitewnych, potem obiad i o 14 ojciec Ryszard Żuber wygłosi konferencję
sługa Boży, brat Innocenty Maria Wójcik w służbie kapłaństwu. Zakończenie o godzinie 15. Są jeszcze plakaty do zabrania na tę uroczystość z tyłu przy wyjściu z bazyliki na stojaku. Można je zabrać do swoich parafii. Dom rekolekcyjny zaprasza na dni skupienia, wyciszenie i rekolekcje. Obecny wśród nas ojciec Michał poprowadzi rekolekcje różańcowe 12-14 lipca. Zajmie się tematem historia i teologia różańca, a w sierpniu od 16 do 18 podstawy kultu maryjnego i dogmaty maryjne. Ulotki też przy wyjściu. Ponadto warsztaty biblijne prowadzone przez Bractwo Słowa Bożego w Torminie od 19 do 21 kwietnia tematem miłość, a w lipcu odbędą się tygodniowe rekolekcje biblijne. Rekolekcje pomocy duchowej rodzinie prowadzone przez ojca Ignacego obecnie odbywa się turnus następny w czerwcu. Post Daniela, najbliższy termin już od poniedziałku, od 8 do 14 kwietnia, następne na przełomie kwietnia i maja i w czerwcu. Zapraszamy do wzięcia udziału w dniach modlitwy i formacji pod tytułem Do ideału MI. Najbliższe spotkanie pod tytułem Wzrastam w miłości do bliźniego, od mentalności biorcy do mentalności dawcy, odbędzie się 24 do 26 maja, oczywiście w Niepokalanowie. Więcej informacji na ulotkach przy wyjściu z bazyliki oraz na stronie internetowej niepokalanow.pl. W dniach od 29 września do 6 października organizowana jest pielgrzymka do Medjugorja. Więcej informacji można uzyskać w zakrystii. Jak co roku w naszym sanktuarium będzie organizowane nabożeństwo pokutne trzech sobot. Zwykle odbywało się w Wielkim Poście w marcu, tym razem odbędzie się w maju. W następujące soboty 11, 18 i 25 maja będziemy wynagradzać za grzechy przeciwko życiu matek, ojców oraz wszystkich innych osób. W programie msza święta o godzinie 11 w Bazylice, następnie wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy ekspiacyjne. Kolejne spotkanie Oddaj się Maryi odbędzie się 4 maja. Naszym gościem będzie pani Wiesława Kowalska. Jej konferencja pod tytułem Modlitwy uwolnienia od ciężaru po grzechu aborcji będą duchowym przygotowaniem do nabożeństw trzech sobót. We wtorek 7 maja przypada kolejny odpust w naszej bazylice, naszym sanktuarium Maryi Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask, a w środę 8 maja przybędą do nas relikwie rodziny Ulmów. Jest to pielgrzymka po naszej archidiecezji. Przez całą dobę będziemy modlić się w intencjach rodzin, a naszym duchowym przewodnikiem w tych dniach będzie ksiądz Marek Dziewiecki z Radomia. Wszystkim darczyńcom naszego klasztoru dziękujemy za wsparcie modlitewne i materialne. Dziękujemy też ekipie telewizyjnej i radiowej za transmisję. Kochani, zwykle po mnie taki wysoki ojciec przychodzi, ojciec Piotr Szczepański. Niestety nie ma go teraz z nami. Redaktor, główny redaktor Rycerza, ale zostawił swoje słowo, które pozwolicie, że odczytam, zachęcające nas, aby zabrać ze sobą Rycerza Niepokalanej do swojego domu. Rycerz Niepokalanej w roku 2024 idzie drogą 10 przykazań. W kwietniowym numerze omawiamy trzecie przykazanie Boże. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Rozważamy trzecie przykazanie od strony biblijnej i duchowej, od strony zwykłej życiowej, zastanawiającej się, co dzisiaj dla nas znaczy to przykazanie. Od bieżącego numeru rozpoczynamy także nowy cykl artykułów,
które będą omawiały, tłumaczyły głęboki sens modlitwy wszystkim dobrze znanej godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. W kolejnych artykułach będziemy między innymi mówili, co znaczą w odniesieniu do Matki Bożej biblijne porównanie, jak runo Gedeona, w szyku obóz silny, plas miodu Samsona. Na platformie YouTube dostępna jest wersja audio naszego czasopisma. Zachęcamy do wzięcia naszego rycerza niepokalanej. Bracia czekają na was przy wyjściu z bazyliki, abyście mogli nowy numer rycerza zabrać do waszych domów. Kochani, za chwileczkę będzie nabożeństwo wynagradzające niepokalanemu sercu Maryi, tak jak co miesiąc. I dziękujmy Matce Najświętszej za wszelkie łaski, których nam udziela. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja. Wesel się, królowo miła, bo ten, któregoś zrodziła, zmartwychwstał Pan nad Panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Zmartwychwstał Pan nad Panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Niechaj będzie pochwalony od nas wszystkich uwielbiony, Przenajświętszy Sakrament, ten niebieski test. Niechaj będzie Ozbawczahostio, godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram. Oj, srogi męka wiernych ci, daj. Jedynemu Ojcu,
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu, wierzymy i wyznajemy, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Przychodzimy do Ciebie pomimo naszych słabości, naszych grzechów, słabości. Przychodzimy jako Twoi uczniowie, jako Twoje dzieci. Panie Jezu, nic tak nie raduje Ojca, Matki, jak to, kiedy Jego dzieci przychodzą, kiedy nie unikają spotkania, nie biegną, nie szukają pomocy u innych, ale ufnie przychodzą do swojego rodziciela, aby oddać wszystkie swoje troski i problemy. Tak wiele dzisiaj zawierzyliśmy Tobie przez ręce niepokalanej. Chcemy, abyś nas prowadził w tym trudnym życiu, abyś rozjaśniał nasze ciemności. Ty, który z martwych wstałeś, Ty, który żyjesz, bądź uwielbiony w każdej Eucharystii, w każdej chwili spędzonej z Tobą. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w każdym sakramencie, w każdej łasce, której udzielasz swoim wiernym. Panie Jezu, przymnóż nam wiary. Ten zarzut, który często powtarzałeś do apostołów, do uczniów, to był zarzut, jakże mało wam wiary, małej wiary. Wcale nie jesteśmy lepsi, można powiedzieć, może jeszcze 1000 razy gorsi od tych apostołów, którzy widzieli znaki i cuda, a ciągle nie dowierzali. Wyznajmy wspólnie naszą wiarę. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy ciemnych i w niego Pana, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję wskrzeszenia umarłych, życia wiecznego w przyszłości.
w intencji Ojca Świętego i za cały Kościół powszechny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Królowo Różańca Świętego, oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas łaską, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twojego niepokalanego serca i Najświętszego Serca Jezusowego. Będziemy odmawiać tajemnicę światła. Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa. Pater noster quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Chleba naszego dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Tajemnica druga, pierwszy cud Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, święca nam grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, odświęca nam grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, odświęca nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, ale zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego. I polecam. Tajemnica trzecia, głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, nasze grzechy zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła. Tajemnica czwarta, przemienienie na górze Tabor. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi teraz. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłości. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, zwłaszcza. Modlitwa przed medytacją. Matko Najświętsza, Niepokalana Maryjo, z radością przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu. W pierwsze soboty otwierasz swe niepokalane serce dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce te najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał nam w Fatimie. Proszę, otwórz przede mną swoje serce. Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością, ponieważ chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć miłością do Twojego Syna, ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój święty różaniec. Wreszcie, ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę ofiarować w duchu zadośćuczynienia za grzeszników. Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu, a ja obiecuję wprowadzać w życie słowo, które wlejesz do mego małego serca, by stawało się coraz milsze Tobie, bliższe Tobie, podobniejsze do Twego niepokalanego serca. Amen. Będziemy rozważać tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Wierzących katolików raczej nie trzeba przekonywać, że Pan Jezus po męczeńskiej śmierci na krzyżu trzeciego dnia chwalebnie zmartwychwstał. I choć z wiarą przyjmujemy tę ewangeliczną prawdę, to jednak nadal pozostanie dla nas tajemnicą,
gdyż trudno to pojąć rozumem. Podobny problem mieli na początku także niektórzy apostołowie, którym też było trudno pogodzić wiarę z rozumem. Dlatego właśnie Pan Jezus już po swym zmartwychwstaniu pomagał uczniom odzyskać wiarę, gdy w Wieczerniku objawił im się w swoim ciele, a najbardziej opornemu Tomaszowi pozwolił nawet dotknąć swych ran. Także i w naszym życiu są niekiedy takie sytuacje, na które patrząc racjonalnie trudno zaprzeczyć i jesteśmy niejako zmuszeni zaakceptować dany fakt, bo skoro oczy widziały. Dlatego w tych rozważaniach chciałbym się skoncentrować na tych dwóch słowach odnoszących się do umiłowanego ucznia Jezusa: zobaczył i uwierzył. Otóż Jan jako jedyny wytrwał przy Jezusie pod krzyżem do końca, towarzysząc i wspierając niepokalaną Matkę Maryję. Widział więc na własne oczy, jak Jezus konał na krzyżu. A potem jeszcze przebito mu bok i serce, z którego wypłynęła woda i krew najświętsza. Jednak nie zwątpił w Jezusa, w Jego słowo i Jego naukę. Dlatego też pewnie bardziej świadomie przeżywał śmierć Mistrza. Ale fakt jest faktem. Uczestniczył też w Jego pogrzebie i widział Jego martwe ciało złożone do grobu. Ta śmierć była faktem. Dopiero trzeciego dnia, gdy Magdalena przyszła z tą sensacyjną wiadomością, pobiegli z Piotrem do grobu. Ale gdy zobaczył leżące płótna i pusty grób, uwierzył, a więc ujrzał i uwierzył. Ewangelia nic w tym momencie nie wspomina o Piotrze. Choć obaj zobaczyli pusty grób, to tylko do Jana odnoszą się te słowa. Apostoł Jan był więc chyba pierwszym z uczniów, który uwierzył, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał. Inni potrzebowali więcej czasu, aby ta prawda dotarła do ich serca i do świadomości. Zatem droga do prawdy nie dla wszystkich jest taka sama. A teraz spójrzmy jeszcze na Maryję. Maryja również była przy swoim Synu Jezusie do samego końca i najboleśniej tę śmierć przeżyła. Ale co najistotniejsze, ani przez chwilę nie zwątpiła ani w swym sercu, ani tym bardziej w Słowo Boga. Dlatego nie musiała biec do grobu, by się przekonać, że Jezus faktycznie zmartwychwstał. Ona była tego pewna, pewna swej wiary, że Słowo Boga nie zawodzi. Czyż nie powiedział jej anioł, mówiąc o kuzynce Elżbiecie: dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego? A teraz spójrzmy od drugiej strony, jak bardzo trzeba oddalić się od Boga, aby nie chcieć słuchać słów prawdy, zaprzeczać im, szydzić z prawdy i ludzi, którzy ją głoszą, i gorzej prześladować za prawdę, posuwając się do fałszywych oskarżeń, a nawet do zbrodni. A gdy prawda powstaje z martwych, nawet wtedy wolą uporczywie trwać przy swoim zaślepieniu, a jest to właściwie określenie dla duszy, ponieważ zapanował w niej mrok,
jakby samo sumienie zostało uwięzione w jakimś ciemnym lochu i zmuszone do milczenia, aby dusza nie była zdolna odpowiedzieć nawet, gdyby prawdę słyszała i widziała. Zaś otoczona tym mrokiem sama jej nie dostrzeże, ponieważ prawda, która jest światłem, będzie ją razić. Ale to samo światło winnej duszy będzie oświecać jej serce i sumienie. Lecz niestety, człowiek trwający w swym zaślepieniu może odrzucić prawdę, ponieważ jest jakby niewygodna, jakby się jej lękał. Wtedy właśnie wybiera to, co prawdą nie jest. Ale na czym w istocie polega ów problem, że dusza jakby łatwiej godzi się na kłamstwo? Otóż wybór kłamstwa jest możliwy dla duszy wtedy, gdy wcześniej sumienie zostało zmuszone do milczenia. W ten sposób dusza zdominowana przez pychę, miłość własną lub lęk, sama uzurpuje sobie prawo do określania tego, co jest prawdą, a co nią nie jest, i czyni dla własnej wygody lub korzyści. Wybory, jakich wtedy dokonuje dusza, tak zaślepiona, są często brzemienne w skutkach, gdyż najczęściej wybiera właśnie to, co prawdą nie jest. Jednakże to nie człowiek, ale tylko Bóg może o tym stanowić, co jest prawdą, a co nie jest. Jeśli natomiast dusza jest pokorna, będzie umiała tę prawdę w swoim sumieniu odczytać i przyjąć, gdyż takiej duszy światło to nie oślepia, a nawet nie razi. A sprawcą niezrozumienia jest grzech, który kryje się w ciemnościach duszy przed Bożym światłem, które jest prawdą. A w Bogu nie ma żadnej ciemności, gdyż Bóg jest życiem i jest dawcą życia, a życie rodzi się z miłości, gdyż Bóg jest miłością. Podsumowując, można powiedzieć: prawda prowadzi do życia, ponieważ pochodzi od Boga, zaś prowadzi do śmierci, ponieważ pochodzi od ojca kłamstwa. Niestety, nawet po 2000 lat kłamstwo wciąż zbiera obfite żniwo. Choć życie było światłością u ludzi, jednak nie wszyscy chcieli je przyjąć. Nie wszyscy uwierzyli słowu wtedy i nie wszyscy potrafią je przyjąć dzisiaj. A jeśli nie uwierzyli słowu, to siłą rzeczy ulegli kłamstwu i owemu zaślepieniu, któremu wciąż ulegają ludzie i świat. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Miłość Chrystusa, która zwyciężyła na krzyżu wszelki grzech, a przez swe chwalebne zmartwychwstanie zwyciężyła także samą śmierć, dała wszystkim możliwość i siłę, aby odradzać się do życia. Innymi słowy mówiąc, to zwycięstwo prawdy było i jest śmiercią dla kłamstwa. Zaś dla nas, czyli wszystkich, którzy uwierzyli, jest życiem. Miłość zwycięska między niebem a ziemią. Rozciągnąłeś swe ramiona, aby ludzkość przed gniewem
była w Tobie chroniona. Lecz Ty, Jezu, dla naszej obrony, jakby ofiary było mało, bóstwo swoje uniżyłeś, a w tym duszę i ciało. Zszedłeś więc do samej głębi ludzkiej nędzy i śmierci, skąd wyrastał korzeń grzechu, aby za nas się poświęcić. Przeto także Twa miłość była w grobie złożona, by w królestwie ciemności Dawca życia śmierć pokonał. Po czym światu oznajmił kres jej panowania, choć mrok fałszu i kłamstwa urok świata wciąż przysłania. Lecz Zbawiciel już jak słońce wschodzi w blasku swojej chwały, by przywrócić duszą życia, co nadzieję w Bogu miały. Ci zaś prawdę i miłością gardzący pieczętują swój wybór, podążając za cieniem, lecz ucieczka w tem iluzjem nie będzie schronieniem. Jeśli jednak kto zaufał miłosierdziu Bożemu, śmierć była to klęska, bo do życia przeprowadza Jego miłość zwycięska. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia mogli osiągnąć Jego owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Niech będzie chwała.